Cieszę się, moi drodzy, że mogę z wami być po raz kolejny. A zastanawialiście się kiedyś nad prostym słowem odkupienie? Co dla was oznacza odkupienie? Czy macie jakieś myśli, które wam bezpośrednio albo pośrednio kojarzą się z kwestią odkupienia? Kto może być odkupiony? Niewolnik może być odkupiony. A, ponieważ jest przez kogoś kupiony, więc można go odkupić. Może nawet rzecz odkupiona. Można utracić własność i trzeba ją odkupić. Zobaczcie, że słowo odkupiony, wiemy, że w Biblii my jesteśmy odkupieni. Ale samo słowo odkupiony kojarzy nam się bezpośrednio z transakcją jakąś. Z tym, że kupujemy i sprzedajemy. Wiecie, Pan Bóg w dość szczególny sposób rozwiązał problem długów. Może pamiętacie, w Księdze Powtórzonego Prawa jest taka sekcja, która mówi o tym, że jeżeli ktoś sprzeda się za długi i stanie się niewolnikiem, albo utraci ziemię, nawet sam nie stanie się niewolnikiem, ale wskutek długów straci ziemię, straci swoje dziedzictwo tak naprawdę, na jakiś okres czasu, aby odkupić właśnie te długi, to ktoś inny może jego odkupić. Albo inaczej, może odkupić jego długi i zniwelować wszystko. I Pan Bóg w taki sposób nadzwyczajnie rozwiązał problem z długami. Ktoś z rodziny, na przykład ja, żeby zobrazować pewną rzecz. Na przykład ja biorę sobie kredyt na mieszkanie. I wszystko jest dobrze, ale w pewnym momencie tracę pracę i co się dzieje? Zaczyna do mnie przychodzić pismo jedno, drugie, trzecie, czwarte. Proszę zwrócić nasze pieniądze. Mija termin płatności. Jeżeli ten termin płatności jest powielany, ja nie wpłacam pieniędzy, co się dzieje? Przychodzi taki fajny pan, prawda, z nakazem sądowym. Odbieramy panu mieszkanie. Jest pan bezdomnym. Pytanie, czy ktoś może mi pomóc w tym? Może. Mogę się zwrócić na przykład do rodziny, prawda? I zobaczcie, że w Izraelu było właśnie takie prawo, które pozwalało osobie najbliżej spokrewnionej, a więc w moim przypadku na przykład będą to moi rodzice, albo mam siostrę, więc jest to moja siostra, chociaż kobiety z reguły w tym nie brały udziału, brał w tym udział męski, można powiedzieć, element rodzinny, ponieważ oni wtedy takimi transakcjami się zajmowali. I mógł ten człowiek uratować. A więc mógłby to być, jeżeli na przykład umrą moi rodzice, może to być mój kuzyn. Ponieważ jest to najbliższa osoba z mojej rodziny i on może odkupić moje długi, przez co ja mogę wrócić na swoją ziemię, do mojego mieszkania. Mogę mieć miejsce, w którym mieszkam. I zobaczcie, że na podstawie tego modelu, tej myśli, mamy później odkupienie przez Jezusa. Ale zanim do tego dojdziemy, chciałbym, żebyśmy spojrzeli sobie na pewną historię. Bo wiecie, Biblia często powiela historie, które obrazują właśnie motywy. W tym przypadku mamy jaki motyw? Co musi się dziać? Musi być ktoś odkupywany. Musi się tam dziać odkupienie. Wykupiciel musi być. A więc szukamy historii. Jak myślicie, jaka historia w jakiś sposób bliski mówi nam o odkupieniu kogoś, kto stracił wszystko? Nie ma nic. Rut. Księga Rut. Otwórzmy sobie Księgę Rut. Księga Rut znajduje się za Księgą Sędziów. Jeżeli ktoś nie pamięta. Więc jest stosunkowo wcześniej, jeżeli mówimy o chronologii takiej biblijnej, ksiąg biblijnych. I mamy Księgę Rut. Moi drodzy, Księga Rut jest księgą szczególną. I chciałbym, żebyśmy spróbowali sobie rozłożyć tą księgę i zobaczyć, co ona nam mówi o odkupieniu. Ale nie będziemy patrzeć tylko z perspektywy odkupienia tej rodziny, ale z perspektywy tego, co ona nam mówi o planie zbawienia. I mamy Księgę Rut, pierwszy rozdział. Zdarzyło się, że w czasach, kiedy rządzili sędziowie, nastał głód na ziemi i pewien człowiek z Betlejem judzkiego wyruszył wraz ze swoją rodziną, ze swoją żoną i dwoma synami, aby zamieszkać w ziemi Moabu.
Pierwszy werset nam o tej historii mówi już bardzo, bardzo dużo. Co dzieje się w ziemi Judy, w Betlejem? Jest głód. Jest głód, dobrze. A więc mamy sprawozdanie tej rodziny. Mamy głód w ziemi. Jest to Betlejem, a więc jest to miejsce. Wiecie, to jest pewna ironia, ponieważ Betlejem ma konkretne znaczenie związane z tym, że tam powinien być chleb. Tam jest dom Boży, tam powinien być chleb, tam nie może być głodu, tam musi być błogosławieństwo. Ale dzieje się coś odwrotnego i w Betlejem nie ma tego chleba. I zobaczcie, że oni udają się do ziemi Moabu. Takie pytanie, czy ziemia Moabu to jest miejsce, w którym lud Boży powinien się znajdować? Nie. Raczej nie. Ale dobrze, zobaczymy, co dalej mówi nam ta historia. Tak naprawdę ziemia Moabu pojawia się w pierwszym rozdziale kilka razy. I ten człowiek miał na imię Elimelech, jego żona Noemi. Wiecie, Elimelech znaczy, że Bóg jest moim królem. Bardzo wymowne imię. Bóg jest moim królem. To jest człowiek, który powinien przy Bogu stać. Noemi to jest moja rozkosz. A dwóch synów, Malchom i Kilion, nazwali Chorowity i Słabeusz. Bardzo ciekawe. Możliwe, że oni po prostu byli słabi. I zobaczcie, że w chwili, w której umiera Elimelech, ci ludzie stają się tak naprawdę bezdomni, bez ziemi, bez utrzymania, bez możliwości jakiegokolwiek istnienia w społeczeństwie. Ponieważ umiera Elimelech i zaraz po nim umierają jego synowie. Nie ma nikogo. Zostają trzy kobiety same. Bez dzieci, bez mężów, bez środków do życia. Z historii może dokładnie nie wiemy, ale jesteśmy w stanie to wydedukować za chwilę, że ci ludzie, kiedy wychodzili, oni sprzedali wszystko. Oni nie mają ziemi, do której mogą wrócić. Ale o tym będzie za chwilę. Zobaczcie, że kiedy oni są właśnie w tej ziemi Moabu, czytamy szósty wiersz, że powstała wraz ze swoimi synowymi, aby wrócić z ziemi Moabu, gdyż usłyszała w ziemi Moabu, że Pan nawiedził swój lud i dał mu chleb. Wyszła więc z miejsca, w którym była, a wraz z nią jej dwie synowe i udały się w drogę powrotną do ziemi Judy. Wracają. Jest dobrze, tam jest chleb, jednak jest chleb. Teraz zobaczymy, że to sprawozdanie początkowe, że był głód, nie jest tak naprawdę stuprocentową prawdą. Jest to tylko pół prawdy, jak to czasami się mówi. Ale zobaczcie, wracają. I mamy od ósmego wersetu, prawie do końca, mamy historię tego, jak Noemi próbuje zdemotywować dwie synowe. Ale nawet pytanie, czy tak powinna robić, nazwijmy ją chrześcijanką, na potrzebę chwili. Czy taka powinna być postawa osoby wierzącej, że wracamy do ziemi, do Betlejem, do miejsca, w którym jest Bóg, w którym On prowadzi swój lud, mamy ze sobą dwie synowe. Pan Bóg nie zalecał, aby brać z Moabu, mieszać małżeństwa, ale zostawimy to na chwilę. Ale mamy osoby, które pozyskaliśmy z ziemi Moabu, które chcemy zabrać i które poznały już jakoś Boga i nagle zaczynamy im mówić, wiecie co, nie idźcie ze mną, bo tam w sumie jest tragicznie. Czy to jest postawa odpowiednia? Nie. Zobaczcie, co mówi Noemi, między innymi. Zawróćcie moje córki, werset 11. Czemu chcecie iść ze mną, czy mam jeszcze w swoim łonie synów, którzy zostaliby waszymi mężami? A więc ona, no fizycznie, prawda? Nie ma nikogo, nikt wam nie pomoże, tak naprawdę będziecie tam same, nie idźcie tam. Jak gdyby lud Boży był tak negatywnym miejscem, że nie warto tam nawet się udawać. Prawda czy nieprawda? Zobaczymy. Dalej mówi, kawałek dalej. Nie moje córki, werset 13. Odczuwam bowiem wielką gorycz ze względu na was, gdyż ręka Pana obróciła się przeciwko mnie. Kto jest winny? No na pewno nie Noemi, prawda? No na pewno nie jej mąż. Bo przecież nie było chleba i one uciekły, żeby rodzina uciekła, żeby móc jakoś przetrwać. To nie jest ich wina. Wina jest Pana Boga. No, Pan Bóg się nie broni, no to jego wina jest. Poczytajmy dalej, co mówi. I zobaczcie, podniosły głos jej synowe, zaczęły płakać.
I Orfa pocałowała swoją teściową, ale Rut pozostała przy niej. Przy drugiej próbie Orfa wraca. Co ciekawe, Orfa oznacza albo piękna łania, albo twardego karku. Może nie miała aż tak wielkiej wiary, jak ma Rut. Ponieważ Rut zostaje. I Naomi mówi jeszcze raz. Oto twoja szwagierka wróciła do swojego ludu i do swoich bogów. Do swoich bogów. Czy to jest postawa osoby, która chce przyprowadzić ludzi do Boga? Idź, wróć do bogów, tak jak wróciła druga, prawda? No, dlaczego nie? Oni będą bardziej błogosławić, oni są lepsi. Czy tak reklamujemy Pana Boga? Raczej nie. Zobaczcie. Wróć także ty za swoją szwagierką. Rut jednak odpowiedziała, nie nalegaj na mnie, abym cię opuściła i odeszła od ciebie. Gdziekolwiek bowiem pójdziesz, ja pójdę, gdziekolwiek zamieszkasz, ja zamieszkam. Twój lud będzie moim ludem, twój Bóg będzie moim Bogiem. Gdzie ty umrzesz, tam i ja umrę i tam będę pogrzebana. Niech mi to Pan uczyni i niech do tego dorzuci, jeśli coś innego niż śmierć oddzieli mnie od ciebie. Wiecie, Rut mieszkając z nimi, to jest moje pewne założenie, ona zobaczyła Boga w pewnym aspekcie, którym oni byli w stanie jej go ukazać. Może czytała jakieś pisma, może mieli pięcioksiąg Mojżesza. Ona zobaczyła tego Boga, ona widziała, że On jest inny i ona nie chciała tego zostawić. Ona wiedziała, że nic lepszego jej nie spotka tam przy tych innych bogach. Wszystko, co jest najlepsze, jest przy Bogu Rut. A jak będzie z Rut, to będzie przy Bogu Rut. Jak będzie w ziemi, w której Rut mieszka, to będzie w ziemi, w której właśnie ten Bóg jest. Bo ona wiedziała, że ona wraca do Betlejem, do tego miejsca. I zobaczcie, oni wracają razem. I sprawozdanie, które teraz przeczytamy, jest tak naprawdę zaprzeczeniem pierwszego wersetu. Posłuchajcie uważnie. I szły obie razem, aż przyszły do Betlejem. A gdy przybyły do Betlejem, tego miasta chleba, tego tam, gdzie jest Bóg, całe miasto ogarnęło poruszenie z ich powodu i mówiono, czy to jest Noemi? No wow, wróciła, ona żyje. Co się stało? Oni nawet reagują, jakby oni nie wiedzieli, dlaczego ona w ogóle zniknęła. Była Noemi, nagle nie ma Noemi i jej rodziny. Coś dziwnego. Całe poruszenie, ona wróciła. Lecz ona powiedziała do nich, nie nazywajcie mnie Noemi. Noemi oznaczało co? Pamiętacie? Słodycz, prawda? Coś rozkosz, słodycz, coś przyjemnego. I mówi, nie nazywajcie mnie Noemi, lecz nazywajcie mnie Mara. Z reguły Pan Bóg w Biblii zmienia imiona, albo pogańscy królowie, ale tutaj mamy osobę, która sama zmienia swoje imię. Ewenement pewien. Nie nazywajcie mnie Noemi, lecz nazywajcie mnie jak? Mara. Kojarzycie Mara z Biblii? To gdzieś się pojawiło, prawda? Mara. Wiecie, jak Izraelici wychodzili z ziemi egipskiej, pierwsza większa próba, która ich spotkała, to było Mara. To były wody, które były gorzkie. I to znaczy gorzkość. Nie jestem słodyczą, jestem gorzkością. I posłuchajcie dlaczego. Ponieważ Wszechmogący napełnił mnie wielką goryczą. I uwaga, wyszłam stąd pełna, a Pan sprowadził mnie pustą. Czemu nazywacie mnie Noemi, skoro Pan wystąpił przeciwko mnie i Wszechmogący sprowadził na mnie nieszczęście? Przepraszam, kto na nią sprowadził nieszczęście? Pytanie, czy na pewno Pan Bóg? Bo zobaczcie, to oni uciekają, bo tu nie ma chleba. To jest ich decyzja. Decyzja, która niesie za sobą pewne konsekwencje. Ona wraca i mówi, nie uciekliśmy dlatego, ponieważ tutaj chleba nie było. Tylko co? No uciekałam, ponieważ tak nam odpowiadało. Zobaczcie, że wskutek tego, że oni prawdopodobnie stracili dobytek, zaprzedali się, bo dalej historia mówi nam o odkupieniu, więc ich majątek do nich nie należy. Musieli stracić wszystko, co mieli, sprzedali to, uciekli do ziemi Moabu, ponieważ doszli do wniosku, że miejsce, w którym Pan Bóg jest, im nie do końca odpowiada. Tam stracili naprawdę wszystko. Wracają jeszcze, zrzuca ona winę na Pana Boga.
Czy tak powinien postępować lud Boży? Wyobraźcie sobie tak praktycznie. Jesteśmy tą osobą. Odrzucamy to, co Pan Bóg do nas mówi. Uciekamy do przysłowiowego Babilonu. Do miejsca, w którym Boga nie ma. I potem mówimy, że w sumie to jest wina Pana Boga. To nie tak działa. A więc mamy postawę. Mamy postawę ludzi, którzy poznali Boga, mają poznanie Boga, którzy powinni być blisko Boga, ale tak naprawdę oni nie wierzą. A z drugiej strony mamy Rut, która nie zna Boga, która poznała Boga w ten wykrzywiony mimo wszystko sposób, bo ta rodzina, no sami widzimy jaka jest, ale ona chce być z tym Bogiem i ona ma większą wiarę niż ta pierwsza. Niesamowite. Ale dalej mamy problem z odkupieniem, moi drodzy. I wróciła więc Noemi, ostatni werset tego pierwszego rozdziału. Z nią Rut, Moabitka, jej synowa, która wróciła z krainy Moabu. A przyszły do Betlejem na początku żniw jęczmienia. I wiecie, jeżeli na waszych ustach ten werset nie powoduje uśmiechu, to znaczy, że nie wiecie, kiedy wypada żniwo jęczmienia w historiach biblijnych. Bo żniwo jęczmienia jest bardzo ważnym wydarzeniem. Żniwa jęczmienia oznaczają, że dzień albo dwa dni przed miała miejsce Pascha. Tak naprawdę mamy tutaj, oni przychodzą w momencie, w którym odkupienie zostało znalezione dla ludzi. Mówimy tutaj symbolicznie oczywiście, typologicznie. To jest moment, w którym przed chwilą obchodzono święto Paschy. Czyli przypominano sobie, że ma przyjść Zbawiciel i ponieść nasze grzechy, odkupić nas z tego, że my żeśmy się zaprzedali grzechowi. Początek żniw jęczmienia. Moi drodzy, i mamy drugi rozdział, w którym mamy opis Noemi. Na początku mieliśmy Noemi. Teraz mamy Rut, która staje się głównym bohaterem i spokrewniony z nią człowiek. A więc ten, który może co zrobić? Odkupić. Który może odzyskać tą ziemię, która do niej należy, który może wejść w jej życie i tak naprawdę zmienić wszystko. Ponieważ pamiętajmy, że wtedy kobieta bez mężczyzny, czyli taka rozbita rodzina, powiedzielibyśmy, nie miała możliwości istnieć. To mężczyzna był tym, który dostarczał pożywienia, dostarczał pieniądze. To dzięki niemu ta rodzina mogła funkcjonować. Z perspektywy ekonomicznej oczywiście. I zobaczcie, pierwszy werset, a Noemi miała kogo? Krewnego albo spokrewnionego lub też odkupiciela. Czasami to słowo też pada w Bibliach. Ale ten krewny, który się tutaj powiela, to jest odkupiciel. Jeżeli byśmy to tłumaczyli tak bezpośrednio. Ze strony męża, człowieka bardzo zamożnego z domu Elimelecha, miał on na imię Boaz. I wiecie, Boaz jest ciekawe, ponieważ imię Boaz to jest siła. Ono oznacza siła. I Boaz występuje często, kiedy czytamy w psalmach na przykład, że to jest siła Pana. To jest właśnie Boaz Jahwe albo Boaz Elohim. I zobaczcie, że Rut Moabitka powiedziała do Naomi: pozwól mi pójść na pole zbierać kłosy. Ponieważ było prawo, że osoby wdowy, osoby porzucone, biedne, chore, mogły iść na pole i za osobami, które zbierały, tymi żeńcami, tymi osobami, które tam pracowały, mogli zbierać. A więc nie można było tego robić, co na przykład moja babcia zawsze praktykowała, to znaczy co do ziarenka wszystko z pola trzeba wydziubać. To jest niebiblijne. Pan Bóg jak gdyby zalecił, aby coś zostawić na tych krzakach, na tych winoroślach, właśnie po tych zbiorach. Żeby co? Żeby zwierzęta mogły zjeść, żeby właśnie bezdomni mogli przyjść i też z tego coś mieć. A więc powiedzmy sobie, że Pan Bóg o wszystkich zadbał. I zobaczcie, żeby zbierała kłosy za tym, w którego oczach znajdę łaskę. A ona odpowiedziała: idź moja córko. A więc Noemi mówi: tak, idź, tak można zrobić. Ale Rut mówi: ja tutaj będę szła oczami wiary. Wiecie, nie byle gdzie i trochę tu, trochę tam, zobaczymy. Tylko ona
Panie Boże, postaw na mojej drodze człowieka, który będzie mi błogosławił, który będzie na mnie otwarty, a jak będzie otwarty, to ja będę tam, ponieważ to jest Twoja wola, żebym ja tam była. To jest jej modlitwa. I co się dzieje? Poszła więc, gdy przybyła, zbierała na polu za żniwiarzami i zdarzyło się przypadkiem, że trafiła na część pola Boaza, który był z rodziny Elimelecha. A oto Boaz przybył z Betlejem i powiedział do żniwiarzy: Pan z wami, a oni mu odpowiedzieli: niech ci Pan błogosławi. Skąd przychodzi Boaz? To jest ciekawe, ponieważ Jezus też przychodzi z Betlejem. Prawda? Jezus też jest odkupicielem. Zobaczcie, że tutaj mamy bardzo mocny obraz Ewangelii. Mamy Zbawiciela albo Odkupiciela, który przychodzi z Betlejem, aby uratować Rut i Naomi, ale my mamy Zbawiciela, który przychodzi z Betlejem, aby odkupić albo uratować całą ludzkość. Znaczy każdego, kto będzie chciał. Bo wiemy, że Orfa nie skorzystała z tego zaproszenia. Nie poszła oczami wiary. I zobaczcie. On pyta swego sługi postawionego nad żniwiarzami, czyja to dziewczyna. I sługa postawiony nad żniwiarzami odpowiedział: to jest młoda Moabitka, która przyszła z Naomi z ziemi Moabu. I powiedziała: pozwól mi proszę zbierać i zgromadzać kłosy między snopami za żniwiarzami. Przyszła więc i pozostała pozostała od rana aż dotąd, a w domu krótko odpoczywała. Co nam to o niej mówi? Jest pracowita. To jest dziewczyna, która po prostu ona robi, bo ona wie, że od tego zależy jej życie. Ja tak uzbieram trochę, a później może jeszcze coś się innego znajdzie. Tylko ona korzysta z okazji, którą Pan Bóg jej dał. I Boaz mówi: słuchaj mnie, moja córko. Nie chodź zbierać kłosów na inne pole i nie odchodź stąd, ale pozostań tu z moimi służącymi. A więc Pan Bóg odpowiada na jej modlitwę. I Boaz mówi, że jeżeli będziesz spragniona, idź do naczyń i napij się z tego, co czerpią w wersecie 9. A więc daje jej wodę. Dalej w tej historii, troszkę przeskoczę, daje jej jeszcze chleb, ponieważ mówi, jak będziesz głodna, to też pójdź z moimi żniwiarzami i zjedz razem z nimi. Mam teraz pytanie, czy kiedy przyjmujemy Jezusa, kiedy przyjmujemy odkupienie, to w Ewangeliach znajdujemy obraz, w którym Jezus daje i wodę, i chleb? Nie mówię o takim fizycznym chlebie i wodzie, bo to też daje, ale nie o to tutaj chodzi. Czy daje wodę życia? Czy daje chleb? Swoje ciało? Wszystko mamy. Wszystko wskutek posłuszeństwa, błogosławieństwa, modlitwy i otrzymujemy błogosławieństwo. Zobaczcie, że ona pyta, dlaczego znalazłam łaskę w Twoich oczach, werset 10, że zwracasz na mnie uwagę, choć jestem cudzoziemką. I Boaz odpowiedział jej: odkąd mnie opowiedziano mi o wszystkim, co uczyniłaś dla swojej teściowej po śmierci jej męża i jak opuściłaś swego ojca, swą matkę oraz ziemię, w której się urodziłaś i przyszłaś do ludu, którego przedtem nie znałaś, niech Pan wynagrodzi Twój uczynek i niech będzie pełna Twoja zapłata od Pana, Boga Izraela, pod którego skrzydła przyszłaś się schronić. Okej. Zobaczcie, że mamy 1,5 rozdziała tej księgi i dopiero tutaj widzimy obraz prawdziwego Boga. Wcześniej go nie widzieliśmy. Noemi, absolutnie, ona pokazała całkowicie inny obraz Boga. Obraz Boga, który ją męczy, który jej przeszkadza, który ją gnębi. Ale wiemy, że to tak naprawdę wynikało z tego, że ona odeszła. Ona wyszła z Betlejem, ona opuściła Judę, miejsce, w którym Bóg może błogosławić. Udała się do miejsca, które jest w Moabie, w którym Bóg nie może jej błogosławić. I się dziwi, że tak wygląda jej życie. Zobaczcie. Dalej mówi, że chociaż pocieszyłeś mnie, bowiem mówiłeś do serca swojej służącej, chociaż nie jestem równa żadnej z Twoich służących. Do tego jest jeszcze skromna. Zobaczcie, że ona widzi, że ona tu nie powinna być nawet. Ale jeżeli Pan Bóg znalazł łaskę, jeżeli taka jest Jego wola, niech się tak dzieje. Zobaczcie, jaka wiara.
Gdy będzie czas posiłku, a to już mówiliśmy, ale przeczytam ten werset, bo tutaj jest ważny jeszcze jeden element. Gdy będzie czas posiłku, przychodź tu, jedz chleb i maczaj swój kawałek w occie. I usiadła przy żniwiarzach, on zaś podał jej prażone żarno, które jadła aż do syta i jeszcze jej zostało. Jeszcze jej zostało. Zobaczcie, że kiedy się spotyka Boga, to dostajemy tyle, ile trzeba, to jest werset 14, tyle, ile trzeba, żeby się nasycić i jeszcze nam zostaje, my możemy się jeszcze podzielić. A w tym momencie mówimy tylko i wyłącznie o częściowym błogosławieństwie. Nie mówimy o pełnym. I swoim żniwiarzom powiedział, dajcie jej zbierać między snopami i nie zawstydzajcie jej. Co więcej, umyślnie upuszczajcie dla niej kłosy i zostawiajcie je, aby mogła zbierać i nie gańcie jej. I zbierając tak, w wersecie 17 jest powiedziane, że zebrała około efy jęczmienia. Efy jęczmienia to jest 22, to są 22 litry, jeżeli byśmy przeliczyli na litry. To jest sporo. Możecie sobie zobrazować to baniakami z wodą 5-litrowymi, które w Biedronce można kupić, żeby tak mieć obraz. To są cztery takie baniaki, powiedzielibyśmy, około, troszkę więcej. Dwa jest ciężko nieść, a co dopiero cztery. To jest naprawdę dużo. Ale do tego wrócimy. Zobaczcie, że to jest kobieta, która pracuje w polu. Myślę, że... Zobaczcie, że w Ewangeliach mamy obraz pewnej kobiety, którą jest Kościół. I zobaczcie, że Boże błogosławieństwo zależy od tego, czy ona wyjdzie w pole. Jeżeli kobieta nie wyjdzie w pole, to nie ma błogosławieństwa. Oczywiście z modlitwą. Zobaczcie, że Kościół Boży w chwili, w której z modlitwą wychodzi, aby działać, otrzymuje błogosławieństwo. Tylko trzeba pamiętać o to, aby się modlić, że gdzie znajdę łaskę, prawda? Gdzie Pan Bóg chce, abym był. Nie gdzie ja chcę, abym był i w jaki sposób ja chcę, abym był, bo tak robiła właśnie druga połowa, czyli Naomi, i nic z tego dobrego nie wyszło. Zobaczcie, kiedy ona wraca, kiedy Rut wraca do Naomi i opowiada jej całą historię, to ona jej mówi, że on jest odkupicielem. On jest tym, który może ich wybawić. I wszystko dzieje się, ta historia rozciąga się, może tak powinienem powiedzieć, ona się rozciąga. Na koniec żniw, wtedy Rut Moabitka, to jest 21 werset, mówi jej, ten człowiek powiedział jeszcze do mnie, zostań z moimi sługami, dopóki nie skończą całego mojego żniwa. No i mi powiedziała do Rut swej synowej, to dobrze, moja córko, że będziesz chodziła z jego służącymi, aby cię nie spotkali na innym polu. Pozostała więc ze służącymi Boaza i zbierała kłosy, dopóki nie skończyły się żniwa jęczmienia i pszenicy, a mieszkała ze swoją teściową. Zobaczcie, że nie dość, że mamy motyw, w którym mamy paschę, która się wydarzyła, mamy odkupienie, to do tego jeszcze mamy koniec żniw. Co się dzieje pod koniec żniw, w których jest mowa w Ewangeliach? W niebie. Dożynki w niebie, byśmy powiedzieli. Tak, przychodzi Chrystus. Mamy żniwa, które są w sumie elementem sądu, a więc wiecie, co się dzieje, co się działo, należałoby powiedzieć, bo dzisiaj robi to jedno urządzenie, nazywamy je kombajnem, ale co się działo w chwili, w której robiono to tradycyjnie? Kiedy zbierano kłosy, brano je na, powiedzmy, równą przestrzeń, ponieważ u nas robiło się to troszkę inaczej, u nich troszkę inaczej. Z reguły to była pusta, płaska przestrzeń, niezarośnięta trawą, w której uderzano właśnie tymi cepami lub innymi rzeczami, u nas to był cep, o te zboże, aby co zrobić? Wyłuskać. Co się działo, kiedy wiatr powiał na takie wyłuskane zboże? Plewy zabierał. Zobaczcie, że plewami, czasami jak czytamy Ewangelię, to myślimy, że plewy i zboże to są dwie różne rzeczy. Plewy są ze zboża. To jest ciekawa myśl, ale nie będę w to wchodził. Spójrzcie, że tutaj w tej historii
mamy motyw sądu. Mamy motyw tego, że jest odkupienie, jest finalne odkupienie. I spójrzcie. Noemi, jej teściowa powiedziała, potem jej teściowa powiedziała do niej: moja córko, czy nie powinnam ci szukać odpoczynku, abyś się dobrze miała? Odpoczynek to jest tym, nie musisz już iść na pole. Nigdy więcej. I czyż Boaz nie jest naszym krewnym odkupicielem, z którego służącymi byłaś? Oto dziś w nocy będzie on przesiewał jęczmień na klepisku. Zobaczcie, że odkupienie, finalnie odkupienie albo zamknięcie tej umowy dzieje się w czasie sądu. Dzieje się w czasie sądu. Jest noc, w której dokonuje się przesianie. I zobaczcie na opis z wersetu 3. Umyj się więc, namaść, nałóż na siebie swoje szaty i zejdź na klepisko. Wiecie, do czego ten obraz mnie bardzo blisko koreluje z innym podobnym obrazem? Co powiecie na małżonkę baranka? Albo na ten motyw, który jest związany z weselem, z ubraniem odpowiednich szat, z przygotowaniem się, z namaszczeniem, czyli takim, wiecie, ktoś wygląda atrakcyjnie, ładnie. Spójrzcie, że ona schodzi na to klepisko, dostaje jeszcze nakaz, aby ona nie dała się poznać nikomu, aby ułożyła się w nogach Boaza i czekała. Wiecie, my często od razu nasze myśli takie wykrzywione już idą w kierunku, no oni tam na pewno coś robili pod tym kocykiem. Nic z tych rzeczy. Ponieważ wiemy, że kiedy on się budzi, to co się dzieje? Jest zdziwiony, jest zaskoczony. I zobaczcie, pyta się, kto ty jesteś? Odpowiedział: jestem drut, twoja służąca. Rozciągnij swój płaszcz nad swoją służącą, bo jesteś ze mną blisko spokrewniony. Zobaczcie, że ona tak naprawdę mówi, w pewien sposób przykryj mnie swoją sprawiedliwością. Blisko znaczne do tego, co mamy w Nowym Testamencie. Ponieważ jeżeli ty mnie nie przykryjesz, jeżeli ty mnie nie zaakceptujesz, to ja będę żyła życiem, które nie można nazwać nawet życiem. Będę zgubiona, samotna, nie będę miała jedzenia, nie będę miała ochrony, nie będę miała nic. To jest równoznaczne w Biblii z po prostu straceniem wszystkiego. Taka osoba ma trud z jakąkolwiek egzystencją. Mimo, że jest wiele błogosławieństw, które Bóg zapełnił w systemie, można powiedzieć, ówczesnego Izraela. I dalej mówi: błogosławiona jesteś przez Pana, moja córko, większą miłość okazałaś teraz niż na początku, odnośnie swojej teściowej, gdyż nie poszłaś za młodzieńcami, czy to ubogim, czy bogatym. A więc zobaczcie, że ona jest dodatkowo, ona nie patrzy tylko, no ten jest przystojny, ten jest brzydki, ten, nie wiem, krzywy, a ten może nie ma jakiegoś bogactwa, tylko ona patrzy i szuka tego, gdzie Pan Bóg ją prowadzi. I mówi dalej: teraz więc, moja córko, nie bój się, uczynię wszystko, co powiedziałaś, gdyż całe miasto mego ludu wie, że jesteś cnotliwą kobietą. Zobaczcie, wszyscy wiedzą. To jest wręcz jasne, że ona jest, to jest prawdziwa chrześcijanka, nazwiemy ją dzisiaj. To jest osoba, która nie tylko mówi, że w coś wierzy, ale ona to praktykuje i to z niej wręcz wypływa. I teraz zadajmy sobie krótkie pytanie, czy lud Boży przed przyjściem Chrystusa powinien być ludem, z którego bycie jak Chrystus wypływa? Możecie się zastanowić. Jeszcze zapomniałem o jednym momencie, ponieważ wszystko się dzieje o północy. To jest w wersecie 8. Wszystko się dzieje o północy. Wszystko się dzieje w najciemniejszym momencie historii. To znaczy pory dnia oczywiście. Ale zobaczcie, że finalne odkupienie dzieje się w najciemniejszym momencie historii ludzkości.
W chwili, w której tak naprawdę będzie nam się wydawało, że już nie ma żadnego ratunku, że nie ma możliwości, abyśmy mogli zostać uratowani, odkupieni, wyzwoleni, a mimo wszystko to się wtedy stanie. I zobaczcie, że on mówi, nie bój się, moja córko, uczynię wszystko, co powiedziałaś. Wszystko. Chociaż to prawda, że jestem z tobą blisko spokrewniony, to jednak bliżej jest z tobą spokrewniony inny ode mnie. Zostań tu przez noc, a nad rankiem, jeśli zechce cię on wykupić, dobrze, niech wykupi, lecz jeśli nie zechce cię wykupić, ja cię wykupię. A jak żyje pan, śpi tu aż do rana. I mamy historię, że ona spała do rana, ale nad ranem, zanim jeszcze poszła, on jej coś daje. I dodał, daj okrycie, które masz na sobie. I trzymając je, gdy trzymała je, odmierzył jej 6 miar jęczmienia i włożył to na nią, potem poszła do miasta. Ile to może być? Wiecie, my czasami tak czytamy i no ileś tam jęczmienia jej dał, mało istotne. To, co on jej dał, to jest dwukrotna wartość tej efy, którą dał jej wcześniej. Dał jej 50 kg obrobionego już ziarna. Zobaczcie, że ta historia w pewien sposób pokazuje nam, że my możemy z Bogiem działać połowicznie. Na początku. Kiedy ona jeszcze Boaza tylko poznała, częściowo. I dzięki Bożemu błogosławieństwu, czyli błogosławieństwu Boaza, otrzymała 22 litry, tą efę. Ale w chwili, w której ona oddała swoje życie całkowicie Bogu, otrzymuje 2 razy tyle. To jest ciekawe, ponieważ my też możemy dostać podwójną część albo podwójne błogosławieństwo związane z Duchem Świętym. Taka mała analogia. Zobaczcie, Naomi kończy ten rozdział tak. Bądź spokojna, moja córko. Aż się dowiesz, jak potoczą się rzeczy, gdyż ten człowiek nie spocznie, dopóki nie zakończy tej sprawy dzisiaj. Odkupienie będzie krótkie, to finalne odkupienie, ten finalny ratunek będzie krótki. Ale zobaczcie, że tak jak w tej historii mamy kogoś, nagle nam się pojawia kolejna osoba, która może odkupić. Nie wiadomo skąd. Zobaczcie, że w historii zbawienia też mamy kolejną osobę, która... Może nie w pełnym tego słowa chce nas odkupić, ale do której należymy. Bo wiecie, to jest język prawny. To jest język prawny ówczesnych czasów. I oni... Była inna osoba, która miała pierwszeństwo w odkupywaniu, do której w sumie ten dług należał, oczywiście w chwili, w której zgodziła się na to, żeby go wykupić. Zobaczcie, że my mamy pewien dług. Można to tak zobrazować biblijnie, tak jak tutaj jest tym językiem takim prawnym. Mamy dług, który został zaciągnięty przez Adama. Jako pierwszego oczywiście. My później poszliśmy dalej. Ale mamy pierwszego człowieka, który zaciągnął dług. I tak naprawdę, prawnie rzecz ujmując, ten dług do kogo należy? To znaczy, kto ściąga z nas ten dług? Kto woła o to, że zasługujesz na śmierć? Szatan. Oczywiście prawnie ma do tego pełne prawo, ponieważ zgrzeszyliśmy. Nie bez przyczyny, ale nie będę w to chodził. Jezus mówi o tym, że to jest Pan tego świata, władca tego świata. Zobaczcie, że On rości sobie do nas prawo, tak jak w tej historii mamy innego człowieka. I wiecie, nie będę czytał całej tej historii. Wszystko się dzieje w motywie sądu. Zobaczcie, że Boaz udał się do bramy i tam usiadł. W bramie miasta był sąd. To jest równoznaczne z tym, że idziemy do sądu, żeby rozwiązać pewną sprawę, która jest trudna. Zabrał ze sobą, oto przychodził spokrewniony, o którym mówił Boaz. Powiedział do niego, człowieku, podejdź tu i usiądź tutaj. Tamten więc przyszedł i usiadł. Wtedy Boaz wziął 10 starszych tego miasta i mówił do nich, usiądźcie tutaj i usiedli. Zobaczcie, że sąd między Boazem a drugim człowiekiem, który nie jest podany z imienia i myślę, że naumyślnie, dzieje się w towarzystwie innych ludzi. Mamy Boaz, mamy człowiek drugi, mamy starszych, czyli mamy jakieś bliższe grono i mamy każdego, kto przechodzi drogą.
Zobaczcie, że to jest wręcz identyczne do sceny, którą mamy w niebie sądu. Kogo mamy w niebie? Mamy Boga. Mamy kogo? Odkupiciela. Mamy? Mamy Chrystusa. Czy mamy kogoś, kto atakuje? W pewnym sensie tego słowa znaczenia. Mamy szatana. Okej. Okay. Czy mamy jakieś grono bliższych, starszych, którzy w pewien sposób towarzyszą temu sądowi? Mamy. Mamy starszych, którzy zasiedli wokoło tronu. Tam mamy 24. Czy mamy innych aniołów, inne światy, którzy oglądają ten sąd? Mamy. Właśnie typowa scena z sądu z tamtych czasów. Ale dobrze, bo za dużo bym mówił o tym. Zobaczcie. Mówił do tamtego krewnego. Noemi, która wróciła z ziemi Moabu, sprzedaje kawałek ziemi, która należała do naszego brata Elimelecha. Tak naprawdę to on należał. To nie jest typu, że ona sprzedaje, tylko to jest sprzedaż na zasadzie, że to jest zadłużona. Należała do naszego brata Elimelecha i pomyślałem sobie, że należało cię o tym powiadomić. Tymi słowy, kup go w obecności siedzących tutaj starszych mego ludu. Jeśli chcesz go wykupić, wykup, lecz jeśli nie chcesz go wykupić, ponieważ powiedz mi, abym wiedział, nikt bowiem nie ma prawa wykupu przed tobą, a ja zaś jestem po tobie. Wtedy on odpowiedział, ja wykupię. A wiecie, no ziemia, no chcę, prawda, wykupię. Ale zobaczcie, że on dodaje pewne słowa, które są kluczowe. Boaz jeszcze dodał. W dniu, kiedy wykupisz pole z rąk Noemi, kupisz je również od ród Moabitki, żony zmarłego, aby wzbudzić imię zmarłego na jego dziedzictwie. I spokrewniony odpowiedział, nie mogę go wykupić, żebym czasem nie poniósł szkody na własnym dziedzictwie. Ty wykup dla siebie moje prawo wykupu, gdyż ja nie mogę go wykupić. To znaczy nie chcę go wykupić. Zobaczcie, że mamy taką sytuację. Mamy 10 tysięcy złotych, załóżmy, na takiej małej, zajmę 100 tysięcy złotych. Mamy 100 tysięcy złotych i mamy dług naszego kuzyna, który wynosi 50 tysięcy. Czy jesteśmy chętni wykupić ten dług? No pomyślcie sobie, chcemy kupić samochód. Mamy już taką wizję, że ten samochód będzie kosztował te 100 tysięcy. Już mamy te 100 tysięcy i chcemy kupić ten samochód albo ziemię jakąś. I przychodzi do nas i mówi, że no wiesz co, no ja mam dług 50 tysięcy, pomożesz mi? Pierwsza myśl. Nie no, w życiu 50 tysięcy, to ja 5 mógłbym ci pożyczyć, tak bez możliwości oddania w przeciągu najbliższego pokolenia. Ale 50? Absolutnie. Zobaczcie, że tutaj w pewien sposób, w pewien uproszczony, bardzo uproszczony sposób pokazana jest niesamolubna postawa Boaza, a przez to też Boga. I mamy samolubną postawę tego człowieka niewymienionego z imienia, ale tak naprawdę on reprezentuje postawę, która jest widoczna w człowieku albo w istocie, w której znajduje się grzech. Znaczy, to jest moje, ja stracę na tym, ludzie. Ja za dużo na tym stracę. A jeszcze ja mam, bo wiecie, jeżeli to jest sama ziemia, to co? No to ziemia jest już moja. A jeżeli ja muszę wzbudzić nasienie, to w pewnym momencie ta ziemia wróci do tego człowieka, do tego potomka. Bo prawo w Izraelu gwarantowało, że ta ziemia wraca do tego pokolenia, do tej konkretnej rodziny. On straci to. To jest tak naprawdę wydanie pieniędzy, które ja i tak stracę. 50 tysięcy, 100 tysięcy, ilekolwiek, jakkolwiek suma by to była. Musiała być duża, skoro Rut i Naomi same nie mogły odkupić. Zobaczcie, że tak naprawdę ta historia pokazuje nam to, co nazywamy planem zbawienia, odkupienia. Tylko w pewnej formie historii. Historia kończy się tak, że oczywiście Boaz odkupuje. On nabywa. Ja nabyłem z ręki Noemi wszystko, co należało do Elimelecha oraz wszystko, co należało do Kiliona i Malchona. I Rut Moabitkę, żonę Malchona, nabyłem sobie za żonę, aby wzbudzić imię zmarłego na jego dziedzictwie, aby nie zginęło imię zmarłego wśród jego braci, ani z bramy jego miejsca. Wy jesteście dziś tego świadkami. I cały lud, który był w bramie miasta oraz starsi powiedzieli, jesteśmy świadkami, niech Pan sprawi, aby kobieta, która wychodzi od Twego domu, była jak Rachel, jak Lea, które zbudowały dom Izraela. Postępuj zgodnie w Efrata i zdobądź sobie imię w Betlejem.
Zobaczcie, że z tej genealogii później rodzi się kto? Chrystus. Zobaczcie, że tutaj często ludzie też mówią, że jest dodatkowy element. Dodatkowy element. Nawet osoby spoza naszego kościoła zauważają, że jedna kobieta pochodzi z jakiego rodu? Przepraszam. Izraela. A druga z Moabu. Zobaczcie, że mamy chrześcijaństwo, które pochodzi z Izraela, ale mamy też chrześcijaństwo, które pochodzi skąd? Z pogan. Ciekawe, że z pogan okazują się bardziej wierni niż z Izraela. Ciekawe. Zobaczcie, że kiedy możliwe, że w tym ostatnim rozdziale, kiedy ta druga osoba patrzyła, mogła mieć uprzedzenia. No to jest Moabitka. To jest przecież Moabitka, to z niej nic dobrego nie jest. To nie jest Izraelka, prawdziwa Izraelka, wiecie, taka z krwi i kości, urodzona tutaj. Zobaczcie, że ta historia pokazuje nam również to, że Izraelitą nie jest ktoś, kto się urodził, jak dzisiaj większość ludzi wierzy, ale ten, kto wierzy w Boga. Ciekawe. Bo błogosławieństwo, i wszyscy tam to zauważyli, wszyscy mówili, że błogosławieństwo jest takie jak największe błogosławieństwo, które wydarzyło się w historii Izraela. Nie ma większego błogosławieństwa. I oni je dają osobie, która nie pochodzi z Izraela. To jest niesamowite. To jest naprawdę niesamowite. A wiecie, że jest jeszcze jedna ciekawa rzecz w tej historii? Wiecie, że Boaz pochodzi z rodziny, w której jego prababka albo praprababka też nie była Izraelką? Jest to kolejna osoba, o której dużo można by mówić, która też w sposób szczególny została uratowana na murach Jerycha. Ciekawe. Prawda? Moi drodzy, uczmy się patrzeć na Biblię, szukajmy, patrzmy na Biblię w taki sposób, aby te historie w jakiś nawet mały sposób, ale odżywały. Zwracajmy uwagę, kiedy jest mowa o ofierze, kiedy jest mowa o żniwiach jęczmienia, kiedy jest mowa o jakichś szczególnych okresach, kiedy jest mowa o pewnych liczbach, o pewnych zwrotach, które padają, ponieważ one często są w stanie nas naprowadzić bezpośrednio na taki cień tego, co później wydarzyło się, czy na krzyżu Golgoty, czy w kontekście całego tego wielkiego boju, który się dzieje między Bogiem a szatanem, właśnie o nas. Moi drodzy, w Starym Testamencie jest dużo, dużo więcej ciekawych rzeczy i czasami jest mi przykro, że tak mało ludzi porusza te tematy, ponieważ większość rzeczy, które mówią o tym, w co my dzisiaj wierzymy, jest w Starym Testamencie. Większość. I nie mówię tu tylko o sobocie, nie mówię tu tylko o przykazaniach, o całych motywach, które gdzieś gubimy, a na początku w naszym kościele to było pewnym standardem. Dlatego, moi drodzy, patrzcie na Stary Testament nie jako księgę, w której są dobre i słuszne informacje, nakazy Pana Boga, rady, jak żyć, w jaki sposób funkcjonować, ale gdzie tam jest taki ślad, taki cień tego właśnie, co Bóg uczynił dla nas na krzyżu, czy też chce uczynić do nas jeszcze w przyszłości, kiedy przyjdzie. Amen.